Jutro przed nami tajemnica Wielkiego Wtorku. Chcemy się na moment zatrzymać, żeby potem owocniej przeżyć ten czas, ten kolejny dzień przygotowania, wprowadzenia w te wielkie tajemnice. Cieszymy się, że znowu liturgia każe nam się zatrzymać tym razem przed drugą pieśnią Sługi Bożego. 49 rozdziału. Ta druga pieśń podejmuje temat pierwszej pieśni, którą rozważaliśmy wcześniej, w poniedziałek. Rozwija dalsze aspekty powołania i misji sługi. Jesteśmy wobec postępującego ciągu pojęć, które zmierzają do określenia uniwersalnej misji, jaką sługa otrzymał od Boga. Może w tym momencie nie będę czytał całego tekstu, bo będziemy go komentować, przywołując określone fragmenty. Ten, można by tak powiedzieć, tekst drugiej pieśni jest autobiograficzny i zaczyna się słowami, którymi rozpoczyna się każde przemówienie. Posłuchajcie mnie. Uważajcie. Zaproszenie do słuchania sługi jest skierowane do ludów najdalszych, do wszystkich ludzi, aby nikt nie stracił z oczu jego wielkości i zamysłu uniwersalnego zbawienia, jaki on ma objawić. Rozumiemy, że to zaproszenie jest skierowane także do nas. Zanim przeanalizujemy tekst pieśni i jej strukturę, zapytajmy się, kto jest tym sługą, o którym jest mowa. Pytanie o tożsamość sługi znajduje odpowiedź w samym tekście pieśni, a mianowicie w wierszu trzecim, gdzie sługa jest utożsamiony z narodem izraelskim. Tyś sługą moim, Izraelu. To utożsamienie jednak, jak możemy zobaczyć potem w dalszych słowach pieśni, nie jest jednoznaczne i nie odpowiada logice tekstu. Zastanawiając się głębiej, dochodzimy do wniosku, że tajemnicza postać sługi ma cechy proroka. Kiedy autor pisał ten tekst, Mesjasz nie był już przedstawiany jako król, ponieważ biologiczne potomstwo Dawida już się zakończyło. Wymarło całkowicie w czasie niewoli babilońskiej. Ostatni król Judei, pojmany przez Nabuchodonozora i oślepiony, zmarł w niewoli babilońskiej. Ten, który powrócił do Jerozolimy, nie był już bezpośrednim potomkiem Dawida. Reszta Izraela, która powróciła do Judei, odbudowała państwo w nowy sposób. Konstytucją państwa teokratycznego będzie odtąd Tora, Słowo Boże, a przywódcą kraju kapłan Ezdrasz. Prorocy powołani przez Boga zastąpią dynastię i potomstwo Dawida. Odtąd postać z pieśni, mająca cechy mesjańskie, jest przedstawiana jako człowiek słowa, czyli prorok. I obrazy użyte są również typowe dla przedstawienia skuteczności Słowa Bożego, miecz i strzała. Są to elementy ofensywne, ponieważ Słowo Boże przenika i tnie także wtedy, gdy ma głosić przede wszystkim nadzieję i dobroć. Jesteśmy wobec proroka zapowiedzianego przez Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa, który będzie głosił w pełni Słowo Boże. Ponowna lektura tego tekstu w późniejszej epoce spowoduje utożsamienie tej postaci prorockiej z prorokiem par excellence, prorokiem doskonałym, Mesjaszem Jezusem, którego po rozmnożeniu chleba rzesza uzna za proroka, który miał przejść. No i przejdźmy do struktury i takiej krótkiej analizy tego tekstu.
aby zrobić takie krótkie lectio divina, czyli takie krótkie duchowe czytanie, żeby w ten sposób przez lectio divina nad tą drugą pieśnią przygotować się do przeżycia tajemnicy Wielkiego Wtorku. Opisując przeznaczenie Mesjasza związane z przeznaczeniem Izraela, Izajasz chce powiedzieć, że zbawczy plan Boga powinien urzeczywistnić się w historii Jezusa i Jego uczniów, Chrystusa i chrześcijan. Owszem, ten plan Boży ma zasięg uniwersalny, ponieważ wszyscy ludzie są przeznaczeni do zbawienia. Wszyscy zwyczajnie dzielą ten tekst, tę pieśń na trzy części. Więc jest powołanie sługi, przedstawienie trudnej sytuacji i potem odpowiedź Boga na trudną sytuację. Przypatrzmy się szczegółowo wersetom, które kreślą fizjonomię sługi. Pierwsze dwa wersety mówią nam o powołaniu sługi już z łona matki i wymówieniu jego imienia już od jej wnętrzności. Czyli Bóg ma inicjatywę miłości wobec swojego wybranego. Kolejny, trzeci werset opisuje zadanie sługi, jakim jest objawienie ludowi chwały Boga. Następny podkreśla bezwarunkową ufność sługi pomimo pierwszych niepowodzeń. Dalej mówi o tym, co Bóg czyni, aby podtrzymać i wynagrodzić sługę. Werset szósty już przedstawia uniwersalną misję sługi i jego końcowe zwycięstwo. To zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Odniesienie do ziemskiego życia Jezusa jest tu wyraźne i Kościół odczytuje ten tekst w tej perspektywie. Sądzę, że w dziele zbawienia, jakiego Jezus dokonał, tkwi paradoks, który ukazuje nam logikę Boga różną od naszej i Jego tajemniczą potęgę. Oto paradoks. Jezus, chociaż był Synem, zakończył swoje życie z punktu widzenia ludzkiego całkowitym fiaskiem. Nikt tak jak Jezus nie mógłby powiedzieć, próżno się trudziłem, na darmo i na nic użyłem me siły. Nikt nie przedstawił nauki tak pełnej mądrości jak On. Nikt nie kochał ludzi tak bardzo jak On, zwłaszcza ubogich, ostatnich i odrzuconych. A jednak Jego końcem był krzyż i opuszczenie przez uczniów. Wszyscy Go opuścili i uciekli. Ale właśnie dzięki temu unicestwieniu stał się światłością dla ludu i przyniósł nam wszystkim, całej ludzkości, życie i zbawienie. Każdy wierzący powinien przygotować się na powtórzenie w swoim życiu tajemnicy Chrystusa sługi, odrzucając wszelką logikę siły, władzy, prestiżu. Zbawienia nie osiąga się proporcjonalnie do skuteczności i mądrości ludzkiej, ale przychodzi ono tylko od Boga, od Ojca, który nas kocha i oczekuje od nas odpowiedzi miłości wobec każdego brata, którego spotykamy, mimo naszych błędów, mimo naszych porażek. Biblia przypomina nam, że człowiek nie żyje tylko samym chlebem. Potrzebuje światła, piękna, duchowości, wewnętrzności, Chrystusa. Nasze społeczeństwo, tak jak nasze życie, koncentruje się na konsumpcji, na dobrobycie, na skuteczności i działaniu. Trzeba przyznać, że zatraciliśmy zdolność zatrzymania się i kontemplowania chwalebnego krzyża Chrystusa, cieszenia się rzeczami duchowymi, prostymi i ukrytymi. Miłość do drugiego człowieka nie powinna być nigdy odłączona od miłości do ukrzyżowanego Chrystusa, któremu dajemy chleb naszego życia, naszej modlitwy, słuchania Słowa Bożego i kontemplacji. Trzeba nam również, żeby potem owocniej wejść i przeżywać tajemnicę Wielkiego Czwartku,
trzeba nam nawiązać do Ewangelii właśnie z tego Wielkiego Wtorku. Bo chodzi właśnie o Wielki Wtorek, przejęzyczyłem się, powiedziałem, Wielkiego Czwartku. Nawiązując do tej Ewangelii, to jest fragment 13 rozdziału Ewangelii Jana, możemy się dziwić, dlaczego Juda zdradził Jezusa. Gdy będziemy jutro czytali ten tekst, słyszeli, to pytanie będzie się w nas rodzić. Dlaczego Juda zdradził Jezusa? Przecież przez 3 lata żył razem z Jezusem, oglądał dokonywane przez Niego cuda i doświadczał Jego miłości. Upadek Judasza był spowodowany tym, że myślał on według ciała i nie pozwolił, aby Jezus dotknął go i oświecił. Ciało oznacza ludzką naturę niedotkniętą przez zbawcze działanie Chrystusa. My wszyscy, nawet po przyjęciu chrztu, żyjemy według ciała. Jeśli wybieramy takie życie, którego celem nie jest Bóg, Jego łaska i mądrość. Serce Judasza, trzymającego się kurczowo własnych wyobrażeń na temat Jezusa, było zamknięte na Boga. I szatan znalazł okazję, na którą wyczekiwał. Judasz, jak powiedziałem, słuchał Jezusa, patrzył na Niego dzień po dniu, a jednak prawda o Nim nie poruszyła jego serca i nie zmieniła go. Podobnie może i nam się wydawać, że ktoś jest blisko Jezusa, ponieważ modli się codziennie, przyjmuje komunię świętą. A jednak jeśli taki człowiek nie otworzył się w głębi na Jezusa, nie został poruszony przez Jego łaskę, może skończyć tragicznie. Bo jedynie łaska Boża ma moc przemiany życia. Gdy ludzie nie otwierają się na nią, w ich życie z Bogiem wkrada się niebezpieczeństwo rutyny. Święty Paweł pisał do Rzymian: dążność ciała wroga jest Bogu. Nie podporządkowuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Kluczem do uniknięcia losu, który stał się udziałem Judasza, jest otwarcie serca dla Jezusa. Umacniając w sobie prawdę, że umarliśmy razem z Jezusem, aby razem z Nim powstać do nowego życia, możemy pokonywać pokusy szatana pragnącego zamknąć przed Bogiem nasze serca i uczynić nas obojętnymi na Jezusa, a nawet doprowadzić nas do Jego zdrady. Judasz odwrócił się w końcu od Jezusa, ponieważ zbyt często nie pozwalał, aby prawda Jezusa przenikała do jego serca i przemieniała jego życie. Dlatego już dziś, przed tym Wielkim Wtorkiem, módlmy się, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu dotykać codziennie naszych serc. Jezu, prosimy Cię, ześlij nam swego Ducha, aby zamieszkał w nas i prowadził nas w naszej wędrówce z Tobą. Pomóż nam odrzucić pokusy ciała. Wiemy bowiem, że mogą one zatwardzić nasze serca i zamknąć je przed Tobą. Wyczekujemy Twego zmartwychwstania w niedzielę Wielkiej Nocy, ponieważ przez swoje zmartwychwstanie uwolniłeś nas od grzechu i śmierci i pozwoliłeś nam odnieść zwycięstwo nad ciałem. Niech ta refleksja Wielki Wtorek, głównie w oparciu o pieśń o cierpiącym słudze Jahwe i o kontemplację tej postaci tragicznej, jaką był Judasz, niech zaowocuje tę zmianą naszego życia. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie.